Cześć, witam serdecznie. Umsza Kalaka. Wędkarstwo na pałę. Russian Fishing 4. Odcinek 8. Słuchajcie, kto od razu zwrócił uwagę? 12 poziom. Wczoraj jeszcze wieczorem szedłem na godzinkę tutaj dosłownie, żeby dobić ten 12 poziom, zarobić trochę kasy. Zarobiłem jakąś stówkę. Nagrałem tam parę, to mam takie nagrania, to później wam tutaj wkleję na koniec chyba odcinka tego, gdzie tam, na co łowiłem mniej więcej. Wpadło jakieś tam 60 parę rybek. Zrobiliśmy trochę w kawiarni. No w każdym razie stówka, delikatnie udało nam się tutaj rozwinąć, bo kopałem łopatą, czyli mam już 19,5% w pozyskiwaniu przynęt. Jest ten 12 poziom, więc co najlepsze, odblokował nam się Stary Gród i rzeka Biełaja. Dzisiaj postanowiłem w związku z tym, że udamy się na rzekę Biełaję i zaczniemy testować nasz tutaj zestaw spinningowy. I powiecie, gdzie jest kołowrotek? A no właśnie wczoraj z ciekawości, bo mówię, byłem ciekawy, dlaczego w tej wędce dali nam kołowrotek, który miał, pamiętacie, 2,7 kg mocy, a w sklepie jest 3-4 kg, który żeśmy dokupili drugi. I się okazało, że w warsztacie, tylko tu jeszcze zajmie to 11 godzin, za dosłownie tam 14 czy 15 monet możemy ten kołowrotek sobie ulepszyć i zamontować ten hamulec 3-4 kg, czyli śmiało, jeżeli zdobędziecie tą wędkę z tym kołowrotkiem 2,7 kg, ten kołowrotek można ulepszyć na 3-4 kg, a nawet chyba na okolice 5, tam było jeszcze jakiś jeden taki upgrade hamulca. To by trzeba było sprawdzić, dlatego żeby tutaj w tej wędce mieć kołowrotek, zabierzemy go po prostu z jednej z tej wędki gruntowej. Tak. Skoczymy jeszcze. Już zjadłem tutaj posiłek standardowo, jak co rano. I skoczymy jeszcze szybko do sklepu, zobaczyć, czy jest przypon, który będziemy potrzebować. Przypony klasyczne. My potrzebujemy, tak, przypony klasyczne. Fluokarbon. I czy mamy coś w okolicach 3-4 z kawałkiem? 3-1. Nie, nie mamy takiego 4-7 czy 4-8. No to niestety. Będziemy łowić samą, że tak powiem, żyłką. Słuchajcie, pamiętacie, że ostatnio też żeśmy pokupowali trochę towaru, żeby zacząć wytwarzać własne jedzenie, właśnie jeszcze korzystając szybko, żeby oczyścić plecak, tak, zaznaczone, to wywalimy, także zrobimy jeszcze gotowanie, ale to póki korzystając z dnia, przenosimy się od razu na Biełaję, no bo w dzień tam te ryby szybciej, fajnie biorą, a jak przyjdzie noc, no to na koniec dnia zrobimy gotowanie, pokażę wam, że już, no niestety od 12 poziomu, kiedy zaczynają się te mapy, gdzie musimy sami już o siebie zadbać, tu jest ognisko, rozpalimy ognisko, bo kupiliśmy drzewo, zapałki i pogotujemy trochę. Kupiliśmy, z tego co pamiętam, herbatę, parówki możemy zrobić, ogórki sobie porobimy. Także zrobimy trochę herbaty, trochę parówek, trochę ogórek. Ogórki zrobimy mało solne, nie byliśmy na krętym strumyku, bo można jeszcze i ugotować jajka i upiec ziemniaki. Słuchajcie, rzeka Biełaja, jest to rzeka typowo spinningowa, chociaż właśnie, widzicie, teraz chciałem kliknąć M, żeby pokazać wam mapę i przypomniało mi się, że musimy poszukać namiotu, w którym jest administracja, sklep spożywczy, sklep wędkarski, tu jest administracja i kupujemy mapę rzeki Biełaje. To pamiętajcie, zawsze na każdym nowym łowisku trzeba to zrobić, teraz już jestem. Rzeka typowo spinningowa, po tej stronie, powiedzmy prawej stronie mapy, przeważnie gracze spinningują. Czasami są spoty, które po tej stronie bardziej, po tej stronie lewej się znajdują. Można wtedy tam poszukać jazgarza, płoć. Często uklejki można połapać. Czasem różne inne, takie powiedzmy spokojnego żeru, ryby są odpalone po tej stronie rzeki, a po prawej stronie przeważnie spinningujemy. Rzeka ta jest głównie tutaj używam zawsze obrotówek. Można zacząć sobie na przykład łowić w ten sposób, że idziemy maksymalnie tutaj, powiedzmy, dokąd możemy dojść.
Ja nie wiem teraz dokładnie, w którym momencie te lipienie, bo tutaj główną jakby rybą jest lipień pstrąg. Czasami jakiś boleń się trafi. Jest też timing. Tutaj pierwszy raz możemy spotkać tą straszną rybę, bardzo zimną. Jest też timing. Ale głównie nastawiamy się tutaj na lipienia i pstrąga. Mamy pierwszą rybkę, jest to chyba pstrąg właśnie. Zaraz zobaczycie, że one będą miały osobisty rekord. Najwięcej punktów doświadczenia, tak? Zobaczcie, że one mają... Tutaj te ryby zaczynają mieć już takiego mocnego kopa, jeśli chodzi o exp. I równie finansowo, więc jeżeli jesteście graczami spinningowymi, to podejrzewam, że spędzicie tutaj na najbliższe parę leveli na tym łowisku, poznając to łowisko. Ale też jeżeli łowicie z gruntu, też można tutaj fajne rybki spotkać, takie mniejsze, tu niby jest karp i ten, ale to chyba nie przypominam sobie z przeszłości, przynajmniej od tego czasu, kiedy ja gram, żeby tu jakiś super był karp odpalony, ale był jakiś płoć, jazgarz, ukleja, czasami jakieś tam raki, nie raki są odpalone. Nocą możemy próbować na tej głębince 6,5 metrowej, na przykład za miętusem, rzucając rosówkę, bądź jakiś tam kawałek ryby. Trafiają się te sandacze. Zresztą to zawsze możecie sobie sprawdzić w rekordach. Tutaj jest lista jakby wszystkich ryb, które możemy tutaj złapać. Nie jest to jakoś tam nie wiadomo jak duża lista, no ale wszystkie takie podstawowe gatunki plus gatunki, z którymi tak naprawdę pierwszy raz się spotykamy, typu właśnie timing. Mam nadzieję, że dzisiaj się z nim nie spotkamy. No i tak to się żyje i sobie po prostu tutaj na tej mapie jest tak na spinning, że zawsze w którymś momencie coś trafimy, więc jeżeli nie znamy spotów, jeżeli tam gdzieś specjalnie wcześniej nie wyszukaliśmy, obrotówki zawsze się sprawdzają. Tu już możemy zainwestować i polecam też właśnie zainwestować, tylko nie na samej Białaji, bo tutaj ceny są wyższe tych przynęt. Ale na przykład na krętym strumyku czy na komarówce, i polecam obrotówki tutaj o nazwie Zajman Speaker. I tak naprawdę żółta z czarnymi kropeczkami, niebieska, czerwona, tak naprawdę mocniej lub mniej każda jakby obrotówka tutaj się sprawdzi. No często jest też tak, że możecie nawet tutaj zajść do sklepu i zobaczyć po prostu, który Zajman Speaker w danej chwili jest wyprzedany. To prawdopodobnie jest ta obrotówka, na którą najchętniej teraz łowią się ryby i po prostu wtedy ją sobie kupić na innym łowisku. Jako że tutaj jakiegoś takiego typowego spotu nie znamy, więc sobie po prostu będziemy szli od samej tutaj góry, dołu, zależy jak na to patrzeć, po prostu od jednej krawędzi mapy, bo to jest ta wyspa, to jest obszar, na którym łowimy. Będziemy się poruszać bokiem, rzucając co po parę rzutów co jakiś czas. W którymś momencie mam nadzieję, że te ryby zaczną brać bardziej intensywnie, więc będziemy wiedzieć, że o, to jest kurde to miejsce, na którym coś tutaj możemy podziałać. Nawijamy standardowo, ja tak między 25 a 30 prowadzę obrotówki. Raz trochę szybciej, raz trochę wolniej, to w ostatnim odcinku też starałem się wam tam wyjaśnić, jak to działa, że tam co jest też ważne są te przełożenia i wielkość puli. Tak naprawdę, żebyście tym też się tak mocno jeden do jednego nie sugerowali, jeżeli ktoś wam powie tylko, że na przykład trzeba nawijać, nie wiem, 26 albo 27, a on używa zupełnie inny kołowrotek i w waszym przypadku może to być albo wyżej, albo mniej. Proszę, pierwszy nasz lipień złowiony. Trochę się błyszczy ta ryba. Jest to ładna ryba. Daje już też fajnego expa. Jeżeli będzie udawało nam się łowić takie koło kilograma, to one już też i zarobkowo bardzo fajnie wypadają. No ale myślę, że przy naszym levelu, jeżeli tutaj posiedzimy godzinę, no to też ten zarobek już będzie na tyle fajny, że no kurde, zaczniemy powolutku i odkładać trochę większe te sumy pieniędzy. No, już lipień mały. Zobaczcie, ten sprzęt tutaj tak naprawdę, ten kołowrotek, mówię, jak dostaniecie tą wędkę,
i nie chcecie dokupywać, no bo ja tutaj, pamiętacie, dokupiłem ten jeden kowrotek taki sam. Idziecie do warsztatu i tutaj jest możliwość ulepszenia hamulca za dosłownie 14 czy 15 srebra na 3-4, z tych 2-7 na 3-4 kg, nawet tam później jeszcze wyżej. Wędka 5 kg, żyłka 4-8 kg. Myślę, że jakby nam się tutaj jeszcze udało mieć przypon fluorokarbonowy, bo lipienie są dosyć wrażliwe na te tematy, to byśmy mogli mieć te brania jeszcze lepsze. No ale na razie jest jak jest, wiadomo, nie można mieć wszystkiego, też nie stać nas na razie, żeby kupić strzypce, które pozwolą nam wytwarzać sobie samemu przypony, jeżeli będziemy wtedy posiadać daną linkę, czy fluorokarbon, czy plecionkę, czy tam z czego chcemy ten przypon wykonać, no, i mając krętniki, materiał i te strzypce będziemy mogli sami robić przedmioty. Zobaczcie, lipień 800 gram, 1400 expa, z tym bonusem, bo ta wędka też zawiera bonus jako L, czyli tutaj mamy tego bonusa 50%, nie jest to 100% doświadczenia, bo można mieć i 100%, jeżeli używamy ultra lekkiego zestawu, to jest lekki zestaw. No ale w dalszym ciągu, jeżeli gramy bez premki, ten bonus jakby też dużo daje, nie? Zobaczcie, tu na razie chwilę postoję, bo widzę, że te ryby, co tam drugi rzut, nam się trafiają, więc można tutaj postać, chwilę pobadać ten temat. Wiadomo, że na spinningu to jest też tak, że nie każdy rzut będzie rybą. Czasami nam się trafi na przykład 5 ryb pod rząd. Później na przykład musimy chwilę porzucać, możemy tu delikatnie spróbować. To wszystko już jest jakby też cierpliwość, nie? Na gruncie wiadomo jest, grunt się jakby rządzi swoimi zasadami, spinning swoimi. Czasami trafimy na taki spot, że ryba będzie jakby od samego początku szła bardzo, bardzo aktywnie, wręcz w momencie, kiedy tylko przydęta będzie dotykała lustra wody, to już będzie następowało branie. Czasami trzeba po prostu tej ryby troszeczkę poszukać. Też możecie się bawić tym prowadzeniem, na przykład nawijać, po chwili na przykład zrobić chwilę przerwy, znowu zacząć nawijać trochę szybciej, trochę wolniej. Myślę, że każdy musi też znaleźć swój jakiś taki indywidualny styl i po prostu zobaczyć, w którym momencie, jak ryba się zachowuje, w którym momencie następują brania i tak starać się łowić. Tutaj już trzeci rzut, jakże tak powiem, na pusto, więc chyba te wszystkie lipienie, żeśmy w okolicy wyłowili. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No bo ja tutaj jakby wbiłem level 12 poza kamerami. Więc dostaliśmy punkt, ale z punktem czekałem na was. I zobaczcie, mamy jeden punkt do rozdania. No i jako, że tak jak mówiłem, spinning będzie naszym głównym targetem, więc ten jeden punkt mamy już w kołowrotku, teraz możemy następnym, nie? Czyli ja zacznę rozwijać obrotówki. No teraz łowimy obrotówką, ale gdybyście na przykład łowili gruntem, polecam używanie prostego zestawu gruntowego, to sobie tutaj zainwestować ten punkcik, a w spławiku korzystanie ze spławikiem stałym, tutaj bym rozdał ten punkt. Jeżeli byśmy, znaczy ustalili sobie ze sobą, że dana metoda jest naszą główną, nie? Czyli jeżeli nie spinningujecie, no to tam pokazałem wam, jakbym te punkty rozdawał dalej, nie? I wtedy te trzy punkty, czyli jeszcze najbliższe dwa levele, inwestuję, że tak powiem, w obrotówkę. Dobra, nawiniemy tą żyłkę, znaczy nawiniemy tą przynętę, może trochę 30 teraz spróbuję. I idziemy dalej, bo widzimy, że tutaj się trochę, że tak powiem, wyjałowiło. No to szukamy kolejnego miejsca. Znowu parę kroków dalej, 2-3 rzuty. Jeżeli znajdziemy tą rybę, no to wiadomo, rzucamy do tego momentu, w którym te brania jakby ustąpią. I na przykład w ten sposób, nie wiem, poświęcamy te pierwsze godzinę, czy nawet można powiedzieć 2 godziny. Tylko od razu zaznaczam, że na tej mapie te brania nocą są dużo, dużo mniejsze, praktycznie ustają. Więc na noc, jeżeli macie grunt i możecie jakieś rozsówki, możecie próbować dorzucać do tego miejsca tutaj 6,5 metrów, to jest tam między 40 a 50 metrów, trzeba klipu ustawić, próbować tam dorzucić zamiętusem.
Można gdzieś też, gdzieś w ogóle rzucić za Jazgarzem, poszukać jakichś takich właśnie wolniejszych momentów, gdzie ten nurt jest mniejszy. Może uda wam się trafić Jazgarz, może jakieś raki namierzycie, to są takie nocne też ryby. Leszcze tutaj też gdzieś występują, więc warto sobie w nocą potestować, poszukać tej ryby, jeżeli chcecie tutaj po prostu postać tak, że w dzień spinning, a w nocy, jeżeli mamy grunt, możemy śmiało się gdzieś tam próbować bawić. Widzieliście, teraz mieliśmy branie i puściło, więc w takim momencie często jak mam taką sytuację właśnie, że ryba bierze i puszcza, to ja wtedy przestaję przez chwilę nawijać i czasem jest tak właśnie, że ryba jakby uderza drugi raz. No, lipień 600 gram, więc to już jest ładny lipień. Z takich rzeczy, no tu jest sklep, tu jest można naprawiać sprzęt, ale to od razu zaznaczam, że to są ceny trochę wyższe niż na krętym strumyku czy na szkomarówce, więc jeżeli tutaj przychodzimy, czy nawet te rzeczy spożywcze typu chleb, więc jeżeli tutaj się wybieramy, no to polecam się przygotować już jakby na innym łowisku i tutaj przychodzić już przygotowani, to zawsze tam parę srebra zaoszczędzicie. Wiadomo, jeżeli ktoś jest tam mega już bogaty i... Tylko nie wiem, czy są tacy ludzie w tej grze. Pewnie są, ale powiedzmy, jeżeli tam nie robi wam różnicy 5, 10 czy 15 srebra, no to możecie sobie tutaj rzeczy kupować, ale na początku myślę, że każda monetka jest ważna i warto się po prostu tutaj przychodzić już z takim jakimś tam nastawieniem, że ok, będę łowił tamto czy tamto i odpowiednio wcześniej na komarówce czy krętym strumyku się przygotować. Tutaj widzimy nic, nic nie ma, więc idziemy znowu jedno jakby takie miejscóweczkę dalej, sobie rzucamy w stronę tego kamienia. Możemy popatrzeć. No i ja w ten sposób bym polecał poświęcić tą pierwszą godzinkę, może dwie, zależy jak tam też szybko ryby będą brały. Jak znajdziecie te ryby, popróbować obrotówkami. Ja na razie mam tego jednego zajmanka, więc sobie tym zajmanem próbuję, ale możecie różne oczywiście obrotówki stosować. I myślę, że gdy przejdziecie taki dystans, jeszcze raz pokażę tu z końca do tego końca, rzucając tak naprawdę po parę razy w różne miejsca, no to po takiej godzinie, czy półtorej, czy nawet dwóch, będziecie już mieli na tyle, że tak powiem, obraz tego, gdzie ta ryba występuje częściej, a gdzie mniej, i sobie tam wtedy idziecie, łowicie i to jest też tak, że ta ryba oczywiście zmienia te miejsce swoje występowania, więc to też jest nie tak, żebyście przykuci byli do jednego miejsca, no ale właśnie przez to, że raz poświęcicie czas, obejdziecie tą mapę, ona tutaj nie jest jakaś duża, potestujecie w różnych miejscach różne przynęty. Pozwoli wam to, że w momencie, kiedy na przykład znajdziecie miejsce, gdzie ryba bierze, a za dwa dni się okaże, że już ta ryba tam nie bierze, no to będziecie mieli jakby w zanadrzu też różne inne miejsca, albo po prostu znowu poświęcić te pół godzinki i wtedy przebiegnięcie się tutaj wzdłuż tego brzegu i poszukanie nowego miejsca, bo ta ryba prawdopodobnie czasami trochę częściej, czasami trochę rzadziej, ale ona tutaj zawsze gdzieś występuje i warto jej tutaj szukać, bo to jest fajne łowisko na początek, które naprawdę przyniesie nam bardzo dużo expa i pozwoli nam zarobić już też takie całkiem fajne sumy pieniędzy, które pozwolą nam zainwestować właśnie czy w lepszy sprzęt, czy też właśnie w rozwój naszej postaci poprzez te umiejętności. Kolejna sprawa, ta wędka, którą mamy, oczywiście jakby złowilibyśmy dużego lipienia, takiego 2 kilo plus, czy pstrąga, tutaj będzie delikatna walka, jakbyśmy trafili na tajmienia, to nawet nie próbujcie z nim walczyć, bo jeżeli on będzie miał 5 kilo, to wam tutaj ten sprzęt po prostu wyszpuluje, rozwali hamulec i popłynie i tak będziemy musieli uciekać na Alt F4, więc polecałbym ocenić tą walkę po początku. Jeżeli widzicie, że ta ryba zasuwa jak lokomotywa przed siebie, w ogóle nie ma szansy ją zatrzymać, to nawet nie próbujcie z nią walczyć, tylko po prostu zróbcie reset gry, bądź zalogowanie się, no bo to jest szkoda tego sprzętu. Ale ten powiedzmy, ta początkująca wędka będzie na tyle wystarczająca, że no właśnie z takim lipieniem czy pstrągiem sobie poradzimy jak najbardziej, pozwoli nam to zarobić i później będziemy mogli uzbierać
pieniądze na taki zestaw, który jakby kolejnym etapem w tym spinningu, który chciałbym tutaj osiągnąć, wam to pokazać, którą wędkę polecam, to jest tam plus minus, będziemy potrzebowali 1200 monet. No i mam nadzieję, że już jak mamy odblokowany i stary gród, i tutaj właśnie tą białaję, plus cały czas nie zapominajcie o komarówce i krętym strumyku, na którym warto wchodzić, patrzeć, jakie są te zadania, tym bardziej, że tam jest podróż za darmo, więc patrzymy sobie w kawiarence, jakie tam ryby. Czasami naprawdę wystarczy pół godzinki, żebyśmy zrobili 2-3 zadania w kawiarence i już jesteśmy tam 50-60 srebra do przodu, tak naprawdę małym nakładem pracy. Więc to cały czas o tym przypominam, cały czas zachęcam. Tu niestety widzicie, nie macie darmowego jedzenia, więc ja tutaj się wspieram jedzeniem tego naszego chleba, ale kupiłem też marchewkę, czyli chleb i marchewka to są nasze takie towary główne do jedzenia. Ogórki później przerobimy na małosolne, bo też kupiliśmy sól. No i mamy parówki, które można jeść na surowo, ale one po upieczeniu są bardziej zjadliwe i więcej tej energii nam zwracają. Więc na koniec, jak już przyjdzie noc, no zobaczcie, jest taka jakaś trochę lepsza rybka. Na koniec, jak już przyjdzie noc, co tutaj złowiliśmy? Pstrąg chyba, tak? A nie, boleń, proszę bardzo. Pierwszy boleń, prawie kilogramowy. Też bardzo ładna ryba. Przy trochę większej wadze też bardzo waleczna. Więc jak przyjdzie noc, na razie chyba nie mamy ani rosówki, ani wędka też nie jest, pozwala nam tam walkę z miętusem. To nasze rybki są bardziej takie pod jazgarza i płocie karasie, więc nie będziemy się wygłupiali po prostu z łowieniem. Jeżeli macie te fiderowe, te zestawy za 150, bo ja to takie złożyłem zestawy jeszcze tańsze, jeszcze bardziej budżetowe niż ten zestaw za 150, no to jeżeli macie ten zestaw na 150, to wiadomo, jak miętus może się trafić 10-kilogramowy, więc on też tam was poniewiera trochę, no ale możecie tutaj teoretycznie na noc próbować na tego miętusa, ewentualnie bardziej na leszcza, tutaj dziś leszcz też występuje, może uda wam się namierzyć tego leszcza, to będziecie mieli jakby taką bazę do nocnych połowów. Ja tutaj się na tej mapie na razie skupiam głównie na spinningu, szukamy tego miejsca, tutaj parę rzutów, były rybki, teraz dwa rzuty nie ma, więc myślę, że jeszcze dwa razy rzucę i przenoszę się kawałek dalej znowu. No i widzicie, no zaraz będzie znowu wieczór, 15 się zbliża, więc jeszcze parę godzin, 6 godzin w grze i będzie 21. Myślę, że tak 21, 22 do 23 max to jest szansa, że te ryby jeszcze będą brały przez okres nocy, już jest później bardzo ciężko. A widzicie, tu się okazuje, że to jest całkiem fajne miejsce. Co drugi rzut jakieś tam jest rybka. Więc my potrzebujemy ryby, więc łowimy wszystko jak najbardziej. Ta nasza obrotówka spikerowa, widzicie, się jakoś tam spisuje. Nie wiem, czy ten kolor jest super, super dobrany. Możecie zawsze sobie sprawdzić też w rekordach, przypominam, tygodniowych, na przykład na rejonie Polski. Sobie zaznaczamy tygodniowy region Polski. Szukamy tutaj lipienia i zobaczcie, rzeka Białaja i lipień był w tym tygodniu wyciągnięty na spikera takiego żółtego z kropkami, horneta, spikera takiego, czyli ogólnie spiker, widzicie, w różnych odcieniach jakby przoduje, dlatego też ja, mając tego spikera swojego, po prostu mam tylko jednego, więc z czasem możemy dokupić, ale to już jest przynęta, że tak powiem, dosyć droga jak na nasze tutaj warunki, no bo taki jeden spiker kosztuje około 50 srebra i no niestety, no to już trzeba zainwestować, to już są większe koszta, w związku z tym też, dlatego mówię, przypominam, że jak gdzieś tam się zaczep trafi, czy duża ryba, którą nie mamy szans wyciągnąć, a mamy taką przynętę już drogą, co by nie mówić, założoną, tym bardziej róbcie te Alt F4, czy tam wylogowanie się z Shiftem. No bo słuchajcie, 50 srebra stracić, to w naszym przypadku, na naszym jakby poziomie, często to jest około pół godziny, czasami nawet 40 minut gry, no bo ja liczę, że w tym momencie zarabiamy około 100 srebra na godzinę, nie? To są pół godziny straty, tylko dlatego, że chcieliśmy zostać bohaterskim wędkarzem, który wyciągnie tajmienia z wody na sprzęt tam 4-kilogramowy. No chyba nie warto, nie? Jeszcze na takie ryby przyjdzie czas. Nawet już z tym zestawem za 1200, który zbudujemy, on jest tam
trochę mocniejszy, tam jest na 10 kg czy 11 kg jest ta wędka, którą chcę użyć, kołowrotek tam prawie 8-kilogramowy, tylko też, to później Wam w sumie teraz nie będę zawracał głowy, tylko wspomnę, że nawet jeżeli będziemy mieli ten zestaw mocniejszy, to tutaj przy lipieniach też nie możemy za dużego tego przyponu wrzucić, czyli później tam jest chyba około 6, 8, 7 kg ten przypon, to jest taki jakby docelowy, który będziemy używać, więc też nie będziemy mogli, nie będziemy używać całej mocy sprzętu, bo będziemy ograniczani przez ten jakby moc przyponu. No ale zawsze to będzie taka wędka, że jeżeli będziecie chcieli bardzo, no to możecie tam, kurde, ściągnąć ten przypon, rzucić mocniejszy tam w granicach oczywiście tego zestawu i sobie z takimi rybami wtedy 2-3 kg, 4, to będziecie radzić bez problemu, nie? A to też nie jest koszt 1200. Ta wędka Wam posłuży później już przez bardzo długi okres, bo będzie spisywać się na takie właśnie mniejsze rybki na różnych łowiskach. Patrzę tutaj, bo ja jak zwykle jednym mały pstrąg, jednym ciurkiem nagrywam, ale nie, widzę, że dźwięk jest, nic się nie popsuło, dźwięk jest, nagrywa. Ten dzisiejszy odcinek będzie chyba trochę wyjdzie krótszy, no bo po prostu ja Wam pokażę tutaj przez dzień, jak mówimy, o proszę, coś lepszego się trafiło, możemy trochę mocniej homulec dać. Pokażę Wam przez dzień, jak tutaj sobie łowimy rybki, ile, jak to tam wygląda zarobkowo, to też nie będzie pełna godzina. O proszę, kolejny duży pstrąg, 900 gram. Później pokażę Wam, jak tutaj zrobimy rozwój zrobimy gotowania trochę, żebyśmy mogli sobie tam nagotować czy herbaty właśnie, czy tych parówek. To nam się tutaj też od razu umiejętność gotowania trochę rozwinie. Tutaj zobaczyłem, że mam energię, więc od razu kopię. Zbliżamy się też przy nętach do 20%, więc ruszy ten temat pęczaku. Na zanęta dzisiaj tutaj, jako że zapłaciliśmy tam ten PKS 9, chyba 9 dudków, żeby się tu dostać, to chwilę tutaj posiądziemy, więc na razie zanęta, nie mam przy sobie żadnej tej bazy, tej, pamiętacie, tej paszy, więc zanęty w tym odcinku nie rozwiniemy, ale i tak będą rozwinięte jakby inne parametry, więc jest ok. Możliwe jest też tak, no bo teraz już się zaczęło tak, że ten coraz więcej potrzeba tego expa, coraz więcej potrzebujemy też zarabiać, a nie chcę przynudzać takimi typowymi odcinkami, gdzie no będę stał i godzinę, przez godzinę łowił ryby i no bo pula tematów też jest jakby ograniczona, a godzinę stanie i patrzenie, jak ktoś łowi ryby, to nie jest mało interesujące, więc jakbym poza tymi głównymi jakby nagraniami, w których faktycznie poruszam coś tam nowego, co odblokowaliśmy, coś tam będę doławiał jeszcze, no to zawsze tam jakieś tam drobne dogrywki zawsze robię, jakieś tam czy fajniejszej ryby, czy jakbym jakieś znalazł miejsce, na którym fajnie ryba bierze, to zawsze takie coś nagram i wtedy w kolejnym odcinku, takim powiedzmy dużym, Wam to domontuję, tak jak dzisiaj na koniec odcinka wrzucę tam z wczoraj tę godzinkę, co poświęciłem na jeziorze Komarówce, gdzie tam sumarycznie chyba godzi 100 srebra czy 100 z czymś, razem oczywiście z kawiarnią zarobiliśmy, nie? Ale to takie było, powiedzmy, typowe zarabianie, tak jak Wy też masę czasu poświęcacie na typowe zarabianie, no to po prostu gdzieś się tam szuka tego miejsca, jak widzicie, że ryba idzie, no to po prostu łowimy. Tutaj jak są takie trzcinki, też czasami się pojawiają właśnie takie trzcinki przy brzegu, są takie momenty, to nie bądźcie zaskoczeni, jak trafi Wam się z takiego miejsca, w momencie, kiedy będziecie już blisko prowadzić tutaj pod nogi przynętę, jak uderzy szczupak. Tutaj lubi wystąpić właśnie w takich miejscach szczupak, nie ma go tam jakieś, o zobaczcie, teraz fajnie od razu przy zarzucie od razu fajnie ryba wzięła. Nie ma go tutaj jakoś mega dużo, no ale jest. Także pamiętajcie, że jak jest szczupak, to zawsze jest to ryzyko obcięcia zestawu, ale znowu nie ma go na tyle dużo, albo nie ma go na tyle wszędzie, żeby, myślę, blokować sobie jakby inne ryby, zakładając przypon stalowy, no bo tutaj akurat lipienie, pstrągi są bardzo wrażliwe na ten temat. Więc jeżeli nie czujecie się pewnie, albo nagle zaczął Wam tutaj pod tymi nogami szczupak bardzo mocno, że tak powiem, występować, no to nie wiem.
O, proszę. Płoć na obrotówkę. Widzieliście? Jakie jajca? Normalnie wzięła płotka nam na obrotówkę. No to po prostu omijajcie tutaj te fragmenty, gdzie są takie właśnie trzcinowiska przy brzegach, nie narażając się wtedy na szczupaka, nie? Ale szczupak, bardziej, Stary Gród to jest takie bardziej szczupakowe miejsce i tam jest bardzo dużo szczupaków i często bardzo dużych. A tutaj on tak od czasu do czasu, ale to ja nie przypominam sobie, żebym tu jakiegoś mega dużego szczupaka kiedyś złowił. Bardziej to jakieś takie z przypadku kilo do dwóch, dwa i pół kilo, to już jest bardzo duży szczupak tutaj na tą rzekę. Przeważnie takie łapią się pistoleciki. Jak specjalnie teraz prowadzę wśród tej trzcinki powolutku, ale nie chce się pojawić. Więc widzicie, nie jest tak wcale łatwo go tutaj namierzyć. Idziemy kawałeczek dalej. Kurde, zaczepiliśmy się o grill. No i zobaczcie, idziemy, już jesteśmy mniej więcej na połowie łowiska, idąc sobie powolutku od rana zaczynając. Nawet nie było takie świt, bo tutaj doszliśmy, to było dosyć późno, bo tam pokazywałem jeszcze inne rzeczy. No ale w ten sposób sobie powiedzmy, idziemy, badamy mapę. Dochodząc do końca będziemy wiedzieli, że o kurde, dobra, w tym i w tym miejscu w sumie przez cały dzień miałem takie największe brania. No i możecie iść tam, cofnąć się i spróbować właśnie w tym miejscu łowić. Naprawdę idziemy, gadamy cały czas, jakoś też no rzucamy, ale też nie skupiam się mocno, żeby bawić się tymi prędkościami, może jakąś inną obrotówkę przetestować. Ale mimo wszystko już mamy 20 ryb, parę takich wstążkowych, myślę, że te pstrągi będą też już coś warte, te lipienie. Tu też jest kawiarnia, więc jak najbardziej zanim sprzedacie ryby na targu, warto zajrzeć do tej kawiarni, co tam się dzieje. Wędkarstwo spinningowe też widzicie, cały czas się rozwija, już 17,5%. A jeszcze niedawno żeśmy wbili obrotówki na 15, także wszystko idzie do przodu. No i tak to wygląda. Myślę, że nie będę przynudzał. Ja teraz będę po prostu robił tak, że postaram się dojść do końca tej wyspy do godziny jakiejś tam 23. Jeżeli złowię jakąś fajniejszą rybę, cały czas używam tego spikera między 25 a 30 nawijanie. Jeżeli złowię jakąś tam fajniejszą rybę, to wam pokażę, a jak nie, no to już spotkamy się tutaj wieczorem pod tym ogniskiem. Pokażę wam, jak gotujemy herbatę, przygotujemy parówki. To już będzie nasze jedzenie na jutrzejszy dzień, no bo myślę, że kolejne nagrywanie też zrobimy jeszcze z tego łowiska. No bo w sumie na Starym Grodzie, jak tak myślę, mamy słabe mamy spławikówki. Grunty też nie są takie zbytnio mocne, więc tak naprawdę tam możemy spróbować tam gdzieś poszukać leszcza, ale to wtedy byśmy musieli dokupić jeszcze jednego grunta, tego chociaż mocniejszego za 150, albo właśnie jakąś tam mocniejszą wędkę spławikową, chociaż jednego tego bata. No zobaczymy, tak czy siak jeszcze myślę, że następny odcinek spędzimy tutaj na Białaji, będziemy szukać tej ryby na Białaji, a później najwyżej się wybierzemy na Stary Gród, zobaczymy co tam będzie można wymyśleć, czy poszukać jakichś mniejszych też rybek opłacalnych. O, burza u mnie za oknem się zrobiła. Czy co tam w ogóle na tym Stary Grodzie słychać, nie? Bo Stary Gród jest bardzo też fajnym łowiskiem i tam już jest tak, że i można i duże rybki poszukać i tych mniejszych też trochę występuje i pobawić się trochę spinningiem za okoniem, czy nawet za szczupakiem, jeżeli ktoś już ma na tyle mocny sprzęt. I tymi spławikami można fajnie połowić i można też fajnie połowić gruntem. No jest takie dobre łowisko. Myślę, że jeżeli ktoś nie lubi spinningu i nie będzie stał tutaj na Białaji na lipieniach, to większość czasu do tam przynajmniej tego 20 poziomu będzie spędzał właśnie na Starym Grodzie, nie? Dobra, ja tutaj się na razie z tego miejsca z wami żegnam i mówię albo przy dużej rybie. O, widzicie? Jeszcze na sam koniec. To jest to właśnie, o czym mówiłem. Szczupak idzie, wziął przy samych tych trzcinkach. No mówię, on tutaj w tym pasie zieleni buszuje, także tutaj musicie uważać przy samym końcu, żeby
na te szczupaki, ale tutaj na tyle ta żyłka, widzicie, się okazała gruba, że ten kilogramowy szczupak nam tutaj jakby nie fiknął, ale no, jest to zawsze ryzyko tego obcięcia, bo to nigdy nie wiadomo i szkoda stracić tą przynętę za 50. Dobra, do usłyszenia przy ognisku albo przy jakiejś fajnej, ciekawej rybie. Okej, po tym szczupaku nie udało mi się już nic takiego dołowić. Jest godzina 22:28. Słuchajcie, tu jest to ognisko, na którym zaraz rozpalamy ogień. Po tej stronie macie targ rybny, a po tej stronie macie kawiarenkę, więc tutaj sprawdzamy, czy coś możemy sprzedać. Niestety to wczytywanie czasami jest bardzo długie. Coś tam się zawiesza u nich w systemie. Nie łowiliśmy pełną godzinę. Tak naprawdę, ale zobaczcie, mamy, już widzę mega zarobek, już widzę, że mamy konkretne pieniądze zarobione. Dwa pstrągi potokowe od 500 gram 73, my mamy takie pstrągi 3, więc dwa najmniejsze sprzedajemy, zobaczcie, 73 srebra z samej kafejki. Teraz zobaczcie, gdybyśmy jeszcze namierzyli tutaj jazgarze trochę większe, postali na jazgarzach, kolejne 60 można zrobić, za płotki 30, więc naprawdę zachęcam szukania tych ryb, sprawdzania, co jest w kawiarence. Mamy 73 zarobione. Dwa duże lipienie, jakbyśmy trafili takie 2 kilogramowe. Też stuwa. Kurde, kupa kasy. A ile tutaj łowiliśmy? Pierwszą rybę, powiedzmy, jakieś tam pół godziny temu wyłowiliśmy, więc w pół godziny już mamy 70 z kawiarni i resztę sprzedajemy na targu rybnym. Najdroższy został ten pstrąg, 11, później lipień. Zobaczcie, niecały kilo lipienia. 9 srebra, także tutaj te pieniądze naprawdę, jeżeli znajdziecie spot, bo tutaj naprawdę poświęciliśmy pół godzinki, 40 minut czasu na przejście do pewnego momentu. Jakbyśmy dopracowali miejsce, gdzie te ryby faktycznie występują częściej, jeszcze może gdzie trochę więcej tych pstrągów, większych lipieni, naprawdę możemy tutaj finansowo się odkuć, więc sprzedajemy to za 52 plus 70, 120. Zobaczcie, nawet nasz chyba najdroższa sprzedana ryba, jakiś tam największy rekord, jeśli chodzi o zarobku. W pół godziny zarobiliśmy 120 kasy, nie? Teraz, i zobaczcie, teraz dorzucając noc, czyli powiedzmy, jakbyśmy zlokalizowali, gdzie są jazgarze po tej stronie, polecam szukać też w takich miejscach trochę zarośniętych. Możecie testować bliskie dystanse, 8, klip 8, 10, 10 metrów to jest maks. W tym momencie rozkładamy sobie, powiedzmy, jak znamy takie miejsce, możemy potestować. Rozkładamy sobie tutaj gruntówki, w nocy trzepiemy jazgarze, w dzień idziemy na lipienia pstrąga, pieniądze same wpadają do portfela. Także super, że mamy tą mapę odkrytą. Teraz tak, rozpalamy ognisko przyciskając Y. My już mieliśmy, jak pamiętacie, musimy kupić zawsze się w sklepie przemysłowym, mieć zapałki i drzewo. I teraz tak, naciskając E, otwiera nam się tutaj całe menu tego przygotowania potraw. Mamy różne potrawy, niektóre są zablokowane, no bo nie możemy ją wytwarzać, bo nie mamy jeszcze umiejętności, ale my chcemy na przykład herbatę. I zobaczcie, kupiliśmy ten czajnik 20, kupiliśmy 10 porcji herbaty. Zaczynamy przyrządzać naszą herbatę. I tak samo jak przy wszystkim, zobaczcie, zaczynamy wbijać też przy okazji procenty w gotowaniu. Procenty w gotowaniu odblokowują nam jakieś tam kolejne potrawy, kolejne rzeczy, które możemy przygotowywać, ale mi się wydaje, że to gotowanie, jeśli chodzi o te wszystkie inne umiejętności, które mamy, jest jakby najmniej istotne. Ja tam na swoim nawet głównym koncie, nie wiem, czy mam 60 parę procent nabite, i to głównie, głównie na przygotowaniu kawy, herbaty. I tak naprawdę bardzo rzadko tam tworzę jakąś potrawę, która faktycznie, nie wiem, jak gdzieś może na morze wypływam, to się staram przygotować takie mocniejsze, energetyczne jakby posiłki, które szybciej mi tą energię zwrócą, ale na ogół główną rzeczą, którą będziecie wytwarzać, to jest herbata. Zobaczcie, 10 jakby opakowań herbaty wytworzyliśmy, dało nam to 60 porcji, bo jedno użycie herbaty to jest 6 porcji w termosie herbaty. Więc mamy 6 porcji już herbaty, 60 porcji herbaty przygotowane. Co tam jeszcze mamy? Mamy parówki kupione, czyli możemy sobie zrobić kiełbasę na patyku. Też jest niedużym kosztem, że tak powiem, tworzymy sobie jedzenie. Więc smażymy te parówki, które są prawdopodobnie
skład tych parówek jest taki, że wolicie je naprawdę na tym ogniu wysmażyć, bo na surowo nie polecam. Przy okazji cały czas tutaj nam się jakieś osiągnięcia kulinarne odblokowują. No i to są takie jakby rzeczy, plus wiadomo chleb, marchewka, to i tak jest główne pożywienie, które ja zawsze stosuję. Możecie tutaj jeszcze dorzucić na przykład kupione na krętym strumyku u gospodarza ziemniaki, więc takich ziemniaków możecie upiec je, więc pieczone ziemniaki też są fajne, na przykład jeśli chodzi o ten przywracanie tej energii, która później, jakby przywracanie tego głodu, który to później, jeżeli te mamy pełny pasek, no to ta energia na górze nam się też szybciej zwraca. Tak to się tutaj, że tak powiem, gotuje. Przerobimy te parówki. Jeszcze pokażę wam, jak się robi te ogórki małosolne, ale to już nie będę tych ogórków tutaj przed wami, 50 ogórków przerabiał, bo to ja i do ogórków nie jest wymagane ognisko, więc ogórki możemy zrobić z dowolnego miejsca. Jeżeli mamy ogórki i sól w plecaku, to możemy sobie takie ogórki wytworzyć, nawet stojąc na jakimś tam spocie. O, niepowodzenie, spaliliśmy parówki na ognisku. To niepowodzenie czasem, no to jest taki element, który tutaj występuje, żebyśmy czasami już za szybko do pewnych rzeczy nie doszli. tak to się tutaj dzieje. Kurde, ile ja tych parówek nakupiłem? No ale będziemy mieli jedzenie, no bo jak mówiłem, już poza tymi pierwszymi dwoma łowiskami nie ma już nigdzie darmowego jedzenia, więc na innych łowiskach już po prostu będziemy potrzebować mieć jakieś tam swoje jedzenie w plecaku, żebyśmy mogli tą energię odzyskiwać, żebyśmy też mogli cały czas z łopaty kopać. No i dobra, i super, przerobiliśmy parówki. Tak samo, słuchajcie, możecie sobie tutaj wrzucić ziemniaka, upiec, możecie sobie ugotować jajko też, jeżeli mamy czajnik, w czajniku gotujemy jajka też od gospodarza, to one są też niedrogi koszt. Tu jeszcze widzę jakiś marshmallowy. One też są chyba bardzo tanie w sklepie, więc możecie kupić, też ugotować. Zawsze to jakieś tam dodatkowe wspomożenie. A później tutaj mówię, no w ramy, jak im więcej będziecie tych procent wbijać w gotowaniu, tym więcej tutaj receptor się będzie wam odblokowywać. Będziecie mogli sobie robić bardziej skomplikowane rzeczy, typu tu jakieś widzicie receptury, ale to wiadomo. Te jedzenia fajne, energetyczne będą zwracać wam dużo tego, no ale też i koszt jest wyższy. Bo już wymagają takich czasami droższych składników, czasami wymagają wręcz ryby, które łowicie. Będziecie mogli je tutaj używać, jeżeli będziecie łowili na przykład dużego karpia, ale będzie na przykład bez tej wstążki, czyli nie będzie wymiarowy karp, no to możecie na przykład popatrzeć, czy można takiego karpia użyć na przykład w jakiejś potrafie. Jest karp smażony i wtedy sobie na przykład te małe karpie przerabiać na jakieś tam dania. I teraz tak, przy ognisku, jeżeli by teraz padał deszcz, to jeszcze od razu wspomnę, jak się pali ognisko. Ognisko bardzo fajnie regeneruje nam ten komfort, to słoneczko, więc jeżeli jest deszcz, a nie mamy herbaty przy sobie, no bo herbatą czy kawą, czy ogólnie jakimś ciepłym napojem możemy, zobaczcie, od razu zjemy takiego sobie kiełbaskę na patyku. Przy okazji wbiliśmy trochę, ile tego żeśmy wbili tego gotowania, 7% do przynęt, do 20 brakuje nam 0,2, czyli jak dobrze pójdzie, będziemy mieli farta, to jedno kopnięcie łopatą, będziemy mieli 20 poziom, więc będziemy mogli robić kaszę jęczmienną na pęczak. Ale to już w następnym odcinku, myślę, tutaj kupimy w sklepie, mimo że jest trochę drożej, to pokażę wam ten pęczak. Przy ognisku regenerujecie jakby ten słoneczko, nawet jeżeli by teraz deszcz mocno padał, mam ognisko rozpalone, to cały czas ten komfort nam wzrasta. I jeszcze pokażę wam tutaj crafting, żywność, ogórki małosolne możecie sobie tworzyć. A, widzę, że potrzebuję zdolności ogórki małosolne, czyli to też nie jest tak łatwo. Ile tam potrzebujemy, żeby ogórki móc robić? Makaron po marynarsku, ogórki małosolne 10% nam się odblokują. Ok, w porządku, czyli musimy po prostu dobić te gotowanie na 10%, no ale to nawet gotując herbatę, nam to bez problemu wsiądzie. Ja mówię, to tym jakoś tam super nie jest warto się z głowy zawracać. Nawet ciekawy jestem te pianki na przykład. Ile te pianki kosztują?
Zobaczcie, parówki nie są takie drogie. Chociaż widzę tutaj ten chleb na tym łowisku też nie jest jakiś super drogi. Troszeczkę droższy, ale jeszcze. A, marshmallowy są w ogóle wykupione. 16 porcji, a 160 porcji kosztuje 40. No nie, no to aż tak bardzo na tych piankach nam nie zależy, więc po prostu z czasem, jeżeli będziecie tworzyć herbatę, bo to jest taki główny chyba rzecz, dla którego będziecie rozpalać to ognisko, czyli herbata, czasem właśnie można właśnie tych jajek czy ziemniaków dogotować, to jak odblokują nam się ogórki, no to robimy je w ten sam sposób. Zakładka żywność, klikacie ogórki, już będziecie w tym okienku, wskoczą ogórki i sól. Tam wymagają tylko ogórki i sól, bo jeden i drugi składnik mamy przy sobie i wytwarzacie tak jak wszyscy, całą resztę w tej grze. Nie jest to skomplikowane, na pewno sobie z tym poradzicie. Mamy jeszcze zregenerowała nam się energia, żeby jeszcze raz kopnąć. O, widzicie, super, 20 poziom to o czym mówiłem, że możemy. Może nam się odblokuje, więc od razu jeszcze na koniec odcinka polecę. Nie. To musimy kaszę jęczmienną w sklepie spożywczym kupić. Kasza jęczmienna nie jest droga. Kupmy od razu 10 porcji. Zainwestujmy w rozwój 10 porcji kaszy jęczmiennej. Ten pęczek nam się przyda. Crafting. I teraz zobaczcie, powinien się odblokować. Odblokowało nam się kasza pęczak i ciasto z płatków owsianych, czyli płatki owsiane i mleko, ale to jest jakaś tam widać droga receptura, bo mleko tam swój koszt posiada. A do kaszy jęczmiennej, do pęczaku potrzebujemy tylko kaszę jęczmienną, więc wytwarzamy kaszę jęczmienną. Raz, że chyba częściej się łowi na tą kaszę jęczmienną, na ten pęczak, a dwa, że jest to po prostu tańsze niż nawet do jeśli chodzi o wbijanie procentów, nie? Zobaczcie, tutaj każde wytworzenie daje nam po 0,2, pewnie do pewnego momentu, no ale początek jest super, więc robimy w ten sposób ten pęczak. No i tyle, ja z tego miejsca kulinarnego w czasie wytwarzania pęczaku żegnam się z Wami. Następny odcinek też rzeka Biełaja, może jakieś fajne znajdę miejscówkę, gdzie fajnie ryby będą brały, więc pokażę Wam, jak tam się dalej łowi, jak zarabiamy pieniądze. Rzekę Stary Gród też odwiedzimy, ale to będziemy potrzebowali do tego po prostu chyba jeszcze jedną lepszą wędkę, tak żebyśmy mieli szansę coś zawalczyć. A w przyszłym odcinku, poza tymi lipieniami, pstrągami, które postaram się dla Was znaleźć, znajdziemy też coś tutaj, żeby robić nocą, nie? Czyli na przykład gdzie te jazgarze występują, czy jakieś inne małe rybki. No to będziemy się z tym już bawić. Dobra, nie przedłużając. Na koniec zaraz jeszcze wrzucę Wam ten film z tej godziny, którą wczoraj jakby poświęciłem na zarabianie. To jest dosłownie tam 3 czy 4 minutki. Pokazywałem pewne miejsca, jakie ryby nam się udało złowić. Wszystko, które tam wczoraj łowiłem, to jest dystans między 8 a 10 metrów, więc jeżeli byście chcieli skorzystać z tego miejscówki, z tej miejscówki na Komarówce, gdzie wczoraj chodziłem, zarabiałem pieniądze, no to jest wszystko na dystansie między 8 a 10 metrów. Przynęty, wszystko tam pokazywałem. Nie jest nagrany film z głosem, ale po prostu możecie z obrazu zobaczyć, co ja tam robię. No i tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.